Zaczęliśmy już wczoraj, więc dużo się działo, były spektakle, koncerty, a dzisiaj, drugi dzień tego uroczystego weekendu otwarcia, zaczęliśmy od teatru Fuzja i spektaklu Odkrywcy, dlatego że tegoroczny sezon Madaliny będzie przebiegał pod hasłem Podróże przez świat, tramwajem przez świat, więc będziemy zaglądać w różne zakątki i ten spektakl świetnie wprowadza naszą widownię w tematykę właśnie takiego odkrywania świata. Ja nigdy nie jadę, bo mamy wakacje i trzeba odpoczywać. Klimazic bagaża się nazywa aktywny odpoczynek. Przygody. Przygody są super. Chyba każdy się z tym zgodzi. Pociąg czy samolot? Nie. Można nawet wsiąść do łodzi. Nie ma skąd. Już nie mogę się doczekać. Zaraz zacznę się pakować. W tym roku jest taka dla nas duża rewolucja, dlatego że nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu będzie działać Madalina. Po raz pierwszy, od kiedy funkcjonuje Lato na Madalinie, rozszerzamy działania na dni robocze. Będziemy działać od wtorku do piątku, codziennie od 12 do 18. Wtedy zapraszamy na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, animacje, warsztaty, zabawy. A w weekendy jak zwykle trochę więcej atrakcji, czyli spektakle, koncerty i jeszcze więcej warsztatów i różnego rodzaju zabaw. A każdy tydzień będzie pod innym hasłem przewodnim, związanym z konkretnym obszarem świata. Na przykład najbliższy tydzień to będzie Ameryka Środkowa i atrakcje związane i różne symbole związane właśnie z tym obszarem świata. W kolejnych tygodniach będziemy poznawać Daleki Wschód, Amerykę Północną, Afrykę, kraje śródziemnomorskie, Skandynawię i tak dalej, przez cały sezon aż do 4 września.